Halo, dobry wieczór. Dobry wieczór, witam. Cześć, jak masz na imię? Leszek. Leszek, Leszku, dzwonisz w sprawie wejściówek, czy po prostu z nami pogadać? Chętnie bym pogadał, aczkolwiek możemy, za chwilę. Natomiast moja pierwsza intencja to była jednak wejścióweczka. Okej. Okay. Dzisiejszą imprezę w Krzysztoforach. Na Krzyśki tak zwane, dobra. Dobra, w porządku. Słuchaj, wiesz, o której to się w ogóle zaczyna i że to jest podwójna wejściówka, tak? No, tak, myślę, że wiem. O 9:30, ja myślę, że tak jak o 10:00 będziecie w Krzysztoforach z kimkolwiek tam będziesz, to będzie w porządku. Kogo zabierasz? Wiesz co, z ekipą moją pewnie stałą się wybiorę. Z wejściówką coś na pewno się wydarzy dobrego. Aha. Także nie zmarnuję się. Słuchaj, ale ja nie wiem, bo ty nie zmieścisz tej ekipie na podwójną wejściówkę. Spoko, jakoś się skompresują. Okej, okay. Dobra, to słuchaj, weź jedną osobę jawnie, weź kilka osób pod płaszcz, ewentualnie do plecaka. Mogą sprawdzać, ale może uda wam się wejść. Wejściówka jest twoja, możesz spokojnie kogoś wziąć, natomiast zostań jeszcze poza anteną z Rafałem, także zostawisz mu imię, nazwisko, adres mailowy i będziesz po prostu na nazwisko swoje mógł kogoś prowadzić do Krzysztoforów. No dobra, spokojnie, nie ma sprawy. No to baw się dobrze jutro. Dzięki wielkie. Trzymaj się, cześć. Cześć. Aha, i przy okazji już wchodzimy, bo skończył nam się poprzedni kawałek. Dobra, jedna wejściówka jest rozdana, a to, co teraz usłyszeliście, to kolejna produkcja, która została wydana przez net label Dusted Walks Kingdom i rzecz nazywa się Eufoteoria. Eufoteoria, kawałek Magic Music z epki, z elpki znów. To jest to określenie, którego będę się chyba trzymał. Dlatego, że wiesz, w tytułach jest czasem EP, czasem LP, no i automatycznie przychodzi mi to na myśl. Pod tytułem po prostu Eufoteoria. To jest bardzo świeża rzecz z 2011 roku. Natomiast trochę jeszcze szepnę później na temat tego projektu, ponieważ na pewno z niego coś zagram. Póki co powiem jedynie, że ten człowiek, który kryje się za Eufoteorią, nazywa się Amadeusz Szczerbowski. Jest Polakiem. Jest to jeden z naszych polskich rezydentów w zagranicznych wytwórniach. A ten utwór, który usłyszeliście w ramach kawałka, to był w ramach sampla. To było po prostu była Billie Holiday i Some Other Spring. To jest to, co rozbrzmiewało w drugiej części, gdy rozdawaliśmy wejściówki, czego mogliście ewentualnie nie usłyszeć. Michał, słuchaj, bo ty pracowałeś kiedyś już w tym kulturze. Jeden z moich kotów nazywa się Cisza i lubi obserwować z parapetu zbliżający się bezlitośny horyzont. I tak razem czekamy na noc. Odkąd przestałem odzywać się do ludzi, jest mi łatwiej. Unikam wszelkich możliwych nieporozumień. Większość z nich korzysta z języka tak, jakby używało księgi niepokoju do wbijania gwoździ. Kłubem w ścianę. Przemilczałem moment, w którym mogłem zbawić świat. Pomyślałem, że nie jest tego wart. Poza tym, co ja tam w ogóle mogę? Dobry wieczór. Dobry wieczór. Cześć, jak masz na imię? Łukasz. Cześć, Łukaszu. Dzwonisz w sprawie wejściówki, porozmawiać z nami albo zwierzyć się? Czy obraził cię na przykład ten polski tekst, który właśnie leci na antenie? Chciałbym się dostać do pauzy jutro najlepiej, dlatego dzwonię po wejściówkę. Aha, to musisz przede wszystkim pojawić się na ulicy Floriańskiej. No pewnie, że tak. Mam niedaleko w sumie. Dobra, słuchaj, okej, podwójna wejściówka na jutro do pauzy, tak? Super. Dobrze, no to znaczy ja jeszcze nie powiedziałem, że jest twoja. Nie no, jest twoja, jak najbardziej jest twoja. Nie musieliśmy tutaj zadawać jakichś poważnych pytań w żaden sposób. Nie. Słuchaj, zostaw po prostu swoje imię i nazwisko wraz z mailem Rafałowi poza anteną i będziesz mógł na to nazwisko wprowadzić siebie i jakąś osobę towarzyszącą jutro do pauzy. Okej. Dziękujemy serdecznie. Miłej za telefon. Zabawy. Baw się dobrze jutro. Cześć, cześć. Cześć. Pozdrowienia.
Razem czekamy na noc i drugi kawałek UFO Teorii w dzisiejszym klimatyzatorze. Przypominam, UFO Teoria, czyli Amadeusz Szczerbowski, nasz człowiek w netlabelu Dusted Walks Kingdom. Zaraz podlinkuję tę produkcję i koniecznie ją ściągnijcie. Tutaj na wokalu pojawił się Wojtek Cichoń. Ja zarówno o Amadeusza, jak i o Wojtka wypytam Amadeusza za tydzień. To znaczy, zrobimy to na antenie kolektywnie. Aha. Dlatego, że raz, że wrócę do tej płyty, a dwa, że z Amadeuszem przeprowadzimy telefoniczny wywiad na antenie za tydzień i już jesteśmy umówieni, wszystko powinno wypalić. W międzyczasie będziecie mieli tydzień na to, żeby ściągnąć tę płytę, żeby ją przesłuchać. Dla mnie to jest dziwny album, bo on jest z jednej strony taki, gdybym miał go określić tak najszybciej, to byłby to garażowy, nieokrzesany Funky Porcini. To okay. Byłoby takie określenie. Jest tam z polskiego garażu. Z polskiego garażu pojawiają się czasem polskie wokale, ale tylko i wyłącznie dlatego. Ogólnie jest bardzo sennie, jest bardzo dużo przytłumionych wokali, nie wokali, tylko sampli. Jest dużo ciekawych brzmień, jest też sporo eksperymentów i prób, tak jakby Amadeusz starał się wypróbować jak najwięcej patentów na jednej płycie. Niektóre kawałki są bardzo krótkie, niektóre snują się przez prawie 6 minut, czasem są podzielone jakby na dwie części. Także jest tam dużo zabawy i jest przede wszystkim, jak dla mnie, zapowiedź tego, że kolejne płyty będą naprawdę znakomite. UFO Teorię koniecznie ściągnijcie, zobaczcie, co o niej sądzicie. Ja myślę, że ona będzie trochę dzieląca, jeśli chodzi o naszą publiczność, na dwa obozy. Jedni bardzo polubią, drudzy niekoniecznie, ale będzie mało osób, które powiedzą, że właściwie to nie jest nic, co się wyróżnia, bo tak nie jest. Mm-hmm. To jest album, który sprawił mi naprawdę dużo radości, gdy ją słuchałem. Także link za chwilkę, za tydzień wrócimy do tej płyty i pogadamy z Amadeuszem na temat tego, jak była tworzona i czy kiedy możemy się spodziewać przede wszystkim kolejnych produkcji. Ja jeszcze mam dla was teraz szybko